Rozważając na rozmaite tematy naukowe, zawsze powinniśmy pamiętać o nadrzędnym celu nauki jako takiej. Oczywiście każdy z nas doskonale o tym pamięta, że celem nadrzędnym nauki w dowolnej dziedzinie jest znaczenie odkrywcze tego, co robimy, połączone również z wynalazczością, aplikacją, zastosowaniem tego później dla ułatwienia sobie, usprawnienia naszego życia codziennego. To jest oczywiście rzecz podstawowa. Ta odkrywczość i możliwość zastosowania tego wiąże się z tym, że te odkrycia, opisy różnych zjawisk muszą być powtarzalne, zatwierdzone przez autorytety, że rzeczywiście jest to zjawisko, które można uznać za zjawisko, które jest opisane w sposób naukowy, pełny, rzetelny. Prawda? Ale z drugiej strony lubimy też, jeżeli nauka w dowolnej dziedzinie jest dyscypliną atrakcyjną pod jakimś względem. To często zresztą powoduje, świadczy, czy też stanowi jakby bodziec pewien w naszym wyborze kierunku studiów, czy też kształcenia się w dowolnym kierunku. Ja na przykład po sobie pamiętam, jak dla mnie ważne były doniesienia, wręcz legendarne przy wyborze studiów, legendarne doniesienia dotyczące uczelni, na którą się wybierałem, kiedy tak słyszałem, nawet nie pamiętam z jakich źródeł, że na Wydziale Nauk Przyrodniczych dokonywano eksperymentów typu takiego, że z nasienia wyrastała sałata w ciągu, jako pełna roślina już dojrzała w ciągu 24 godzin. Było to dla mnie niesamowicie atrakcyjne. Jak na przykład to, że na uprawach hydroponicznych przy pożywkach bezglebowych, zupełnie przepływowych, można było wyhodować korzeń pomidora, sam korzeń, o długości 300 metrów i w zasadzie to było doświadczenie, które można było prowadzić w nieskończoność. Przerywano po prostu dlatego, że udowodniono, że można tak po prostu to robić w nieskończoność. Także te 300 metrów nie było żadnym limitem. No tak, ale przy tym czynniku atrakcyjności i paru innych czynnikach pojawia się pewien dylemat, pewna kwestia, o której chciałbym tutaj dwa słowa powiedzieć. W którym momencie kończy się nauka, a zaczyna paranauka? Czy też pseudonauka, czy też coś, co nazywane jest przez autorytety, przez jednostki autorytatywne pseudonauką, już do nauki nie należy, jest wyśmiewane, ignorowane, prawda, przyjmowane z przymrużeniem oka, bądź krytykowane. Tutaj się to wiąże najczęściej ze zjawiskami, które występują, praktycznie każdy z nas był świadkiem większej lub mniejszej ilości tego rodzaju zjawisk, ale naukowcy zupełnie się nimi z różnych powodów zajmować nie chcą bądź nie mogą. Tutaj również mamy do czynienia z kwestią tak zwanych zapomnianych, że tak powiem, że tak się wyrażę, zapomnianych odkryć, czy też zaniedbanych hipotez, propozycji, prawda, propozycji teorii, które pojawiły się swego czasu, ale nigdy nie zostały rozwinięte, co wcale nie znaczy, że one nie posiadały żadnej wartości poznawczej. I tutaj dam pewien przykład, parę przykładów z życia jak najbardziej naukowego. Nie jest to paranauka, nie jest to też żadna pseudonauka, ale próby interpretacji zjawisk, poszukiwania czegoś, co nurtowało właśnie ludzkość w danej epoce, co niejednokrotnie też wiązało się z tym, że skończyło się to porażką rozwoju w tym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że odkrywca, czy też osoba, która próbowała tą interpretację opublikować, trafiła nie na swoją epokę, zrobiła to za wcześnie. Doskonale znamy przypadek historyczny Giordano Bruno, który próbował obalić, czy też podważyć geocentryczny system naszego układu, prawda? I jak się to skończyło w jego przypadku. Problemy podobne, jakie miał Kopernik, prawda? Też na szczęście w jego przypadku tak tragicznie się to nie skończyło. No ale w czasach współczesnych również podobne rzeczy niestety występują. Jeszcze będąc uczniem szkoły średniej, czy też nawet szkoły podstawowej, o ile dobrze pamiętam, otarły mi się o uszy pewne badania poszukiwania czynnika, który stymuluje podział komórek i robi to w zasadzie w nieskończoność, czyli stanowiłby coś w rodzaju recepty na długowieczność. Zdaniem autora, którego nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć, a
o ile pamiętam, otarłem się o dwa tego rodzaju artykuły i później ślad po nich zaginął, pytanie dlaczego. Mowa była o pewnym czynniku, nazwijmy to jakimś tam tajemniczym czynnikiem X, który miał być prawdopodobnie pochodną, niskocząsteczkową pochodną kwasu rybonukleinowego, niewielkiego fragmentu, który miał się według autora zachowywać w taki sposób, że syntetyzowany był tylko na poziomie gamet. Gamet, które później łączyły się w zygotę, dając początek nowemu organizmowi. W momencie, kiedy powstawała zygota, pierwsza macierzysta komórka organizmu, z której powstawał później embrion, a później osobnik dorosły, w momencie powstania zygoty tenże czynnik, ta pochodna RNA, ten czynnik X, miał nie być już więcej syntetyzowany. Jego synteza już ustawała. W związku z tym przy każdym podziale komórki na dwie potomne stężenie tego czynnika było dwukrotnie mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Według proponowanej hipotezy miało istnieć pewne krytyczne, graniczne, progowe stężenie minimalne, poniżej którego już ten czynnik nie stymulował, nie prowadził do dalszych podziałów komórkowych. Komórki zamiast dzielić się, obumierały, zaczynał się więc proces starzenia. Poszukując tego rodzaju, powiedzmy, czynnika, podobno, tak przynajmniej on twierdził, uzyskał pewne pozytywne wyniki, gdzie wyizolował frakcje zawierającą tą substancję, którą podobno wstrzykując właśnie, czy też doprowadzając do rozwijających się komórek, ale starzejących się już, wspomagał, zwiększał stężenie tego czynnika, jakby odmładzając je, czyli stymulując na nowo podziały, i tak twierdził, że mógł robić w nieskończoność. Oczywiście to, co ja w tej chwili mówię, ja nie twierdzę, że to rzeczywiście jest jakiś bardzo ważny kierunek, który warto byłoby teraz zasponsorować i prowadzić, powiedzmy, w sposób poważny. Niemniej jednak sprawa została, powiedzmy, zażegnana, zapomniana i tego rodzaju historii można opowiadać bardzo dużo. Do zapomnianych teorii, które niewątpliwie miały znacznie większą nawet wartość poznawczą i skuteczność naukową w stosunku do stosowanych metod naukowych, teoretycznej analizy w dniu dzisiejszym nawet, należą pewne algorytmy z dziedziny porównywania sekwencji i przewidywania struktur biomolekuł. Struktur przestrzennych biomoleków. Tak zwane algorytmy przewidywania struktury drugorzędowej, które się rozwijały szczególnie intensywnie w latach 70. Jak to wyglądało? Ja tutaj przytoczę trzy takie przykłady, z których dwa chwyciły, to znaczy zostały uznane w świecie nauki i są stosowane praktycznie do dzisiaj. Jeden z nich jest cały czas na topie, można by tak powiedzieć. Tak zwany algorytm Chu i Fassmana, który już nie jest używany, ma raczej znaczenie historyczne, ale był bardzo poważnie traktowany, którego zgodność z realnymi danymi, z rzeczywistymi danymi wynosiła około 60% do 60%. I inny algorytm niejakiego Garniera i Robsona, odkryty w roku 78, znaczy opisany, opublikowany w roku 78, którego zgodność, wydajność, tak można nazwać, wynosiła około 70% z faktyczną strukturą biomolekuł. Co chciałbym tutaj wspomnieć? Był jeszcze jeden algorytm. Algorytm Lima, który został opublikowany, nawet był opublikowany w roku 74, a więc kilka lat wcześniej. I co jest ciekawe, on zupełnie nie znalazł oddźwięku w środowisku naukowym, naukowców, którzy zajmowali się tą dziedziną, mimo tego, że jego zgodność już w pierwszej wersji wynosiła 80 do 85% z rzeczywistością, a więc była rewelacyjna. No i dużo wcześniejsza. Pytanie, dlaczego ona nie znalazła oddźwięku? Przede wszystkim właśnie, moim zdaniem, spowodowane zostało to tym, że pan Lim ogłosił to za wcześnie. Jeszcze wtedy nie było komputerów, nie było komputeryzacji, trudno było napisać program, który by realizował jego algorytm, który był bardzo skomplikowany, niemniej jednak skuteczny, prawda? No i tak niestety zostało do dzisiaj. Inny przykład, który
początkowo nie znalazł oddźwięku, jeżeli chodzi zarówno o dziedzinę, powiedzmy, aspekt naukowy, jak i aspekt aplikacyjny, to jest sprawa tak zwanych super słodkich białek. Wiemy, że za słodzenie naszych produktów przede wszystkim odpowiedzialny jest i używany jest cukier, sacharoza, glukoza, fruktoza, a więc węglowodany. Swego czasu pewna firma wysłała swojego przedstawiciela do Ameryki Południowej w poszukiwaniu owoców, w poszukiwaniu materiału biologicznego zawierającego węglowodany o wyższym wskaźniku słodkości niż stosowana przez nas sacharoza. On oczywiście ambitnie zabrał się za to zadanie, które mu powierzono i w czasie tego pobytu odkrył, że pewne owoce, pewne czynniki biologiczne zawierały składniki, które przewyższały pod względem parametru słodkości sacharozę o około 2000 razy. Około 2000-krotnie były słodsze niż sacharoza, tak to można nazwać. Jaki był oddźwięk, jaka była reakcja firmy i jego przełożonych? Dostał straszną reprymendę. Nie wiem, czy nie został nawet zwolniony z tego powodu, jako że nie zajmował się tym, w jakim celu został on delegowany, ponieważ miał się zajmować węglowodanami. Owe ponad nieprzeciętnie słodkie białka zostały reodkryte, ponownie odkryte, to znaczy jego zapiski zostały, powiedzmy, odgrzebane po jakimś czasie, tam po kilku latach, przez inną firmę i oczywiście firma ta zrobiła kokosy na tym odkryciu. Niemniej jednak pierwsza reakcja właśnie była taka. Czym to jest spowodowane? Przede wszystkim wielkim sceptyzmem co do rzeczy nowych, których przykłady też dam za chwilę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która hamuje rozwój tego rodzaju nowych rzeczy i niemożliwość wyjaśniania pewnych rzeczy, które wszyscy na dobrą sprawę widzą na dzień codzienny, w dniu powszednim, niemniej jednak nie podejmują się ich wyjaśniania, mówię o naukowcach, spowodowane jest to brakiem sponsorowania, brakiem zainteresowania przez kogoś, kto mógłby sfinansować tego rodzaju badania. I tutaj wiąże się to z kolejnym problemem, problemem dotyczącym nowych hipotez, teorii, algorytmów, czy też narzędzi badawczych. Podam przykład, który jest dosyć dobrze mi znany, ponieważ sam brałem w tym niejako udział osobiście, mianowicie odkrycie i opracowanie dość dobrego algorytmu służącego do teoretycznej analizy sekwencji białkowych czy też nukleotydowych. Nie będę oczywiście omawiał tego algorytmu w tej chwili, bo to nie o to chodzi, tylko rzucę kilka dat. Sam algorytm, jego pierwsza wersja opracowana została w roku 1982. I w zasadzie sama praca nad opracowaniem tego narzędzia była czystą przyjemnością w zestawieniu z tym, co się działo później. Później mianowicie nastąpiło 16 lat batalii o to, żeby tą pracę opublikować i uzyskać jakiekolwiek zainteresowanie w świecie nauki wśród osób, które są uznanymi autorytetami w tej dziedzinie. A więc wynik pracy badawczej z roku 1982 pojawił się w pierwszej publikacji, która została opublikowana w roku 1998. Nasuwa się pytanie, jeżeli teraz na przykład osoby tego pokroju, powiedzmy, które odkrywają coś nowego, publikują swoje dane, swoje odkrycia sprzed 16 lat, to kiedy oni mają publikować to, co odkryli w dniu dzisiejszym, prawda? I czy tego rodzaju weryfikacja, nawet nadmierna weryfikacja, jest rzeczywiście konieczna? Oczywiście może to się wiązać z tym, że powstaje bardzo dużo interpretacji różnych zjawisk, które są po prostu nieistotne, które podlegają odrzuceniu, dlatego że są nieprawdziwe, są zbyt pochopne, zbyt powierzchowne. Ale jeżeli one rzeczywiście takie są, to one i tak odpadną, więc powiedzmy rzucanie takich kłód już w pierwszym kroku, na pierwszym etapie ich pojawienia się raczej nie sprzyja szybkiemu rozwojowi nauki w różnych dziedzinach. Chciałbym tutaj odnośnie nowych hipotez przytoczyć dosyć znaną, kontrowersyjną też postać nieżyjącego już profesora Włodzimierza Sedlaka, który organizował dosyć regularne seminaria, na których głosił też dosyć kontrowersyjne i bardzo mocno krytykowane
może nie tyle teorie, co hipotezy. Hipotezę życia krzemowego, które rzekomo miałoby poprzedzać życie węglowe na naszej planecie, stąd ogromny, powiedzmy, udział, powiedzmy, pokładów krzemowych, które miałyby być skamieniałościami, powiedzmy, szkieletów tamtych form życia, powiedzmy, pseudoorganicznego. Oczywiście tutaj jest bardzo dużo fantazji w tym, co w tej chwili mówię, i można bardzo dużo też argumentów przeciw temu wytoczyć na różnych poziomach, jak najbardziej, jak i również pewnego rodzaju hipoteza przez niego wysunięta, teoria wręcz, teoria bioplazmy, która miała być czwartym stanem skupienia, poza podstawowymi trzema stanami skupienia, jakim jest stan gazowy, ciekły, prawda, i stały, jest jeszcze stan bioplazmy, bliżej niesprecyzowany, on bliżej nie definiował tego, ale z definicji ten stan miał charakteryzować wszystkie organizmy żywe, odróżniając je od wszelkich organizmów, nie organizmów, tylko wszelkich obiektów nieożywionych. No oczywiście, jeżeli chodzi o profesora Sedlaka, to tak jak mówię, była to postać niesamowicie kontrowersyjna. Raczej mało kto był obojętny wobec tego, co on głosił. Miał albo bardzo dobrych zwolenników, albo też zawziętych przeciwników. No i tak właściwie to się skończyło. Do dnia dzisiejszego, już po jego śmierci, jego uczniowie próbują kontynuować jego tezy, z tym, że z dosyć już znacznie mierniejszym wynikiem, ponieważ nie wykazują tyle charyzmy, co sam profesor Sedlak. Kolejnym problemem jest niekompletne ujmowanie problemu, co powoduje, że pewne zjawiska, które są opisywalne, które są w rzeczy samej naukowe, traktowane są albo jako pseudonaukowe, albo ze względu na mierne wyniki spowodowane zbyt powierzchownym traktowaniem problemu, są zupełnie nie są zaliczane jako nauka, tylko najwyżej jako ciekawostka. Często też powoduje to brak porozumienia między dyskutującymi grupami naukowców. No, przykładem jest chociażby wieczna dyskusja na tematy inteligencji i brak porozumienia do końca, co to właściwie jest ta inteligencja. Mierzy się tą inteligencję, są testy na inteligencję, wyróżnia się różne typy inteligencji, ale jak do tej pory, czy ktokolwiek zdefiniował coś takiego i czy to jest nauka, czy też nie? Ja tu może przytoczę wypowiedź profesora Edwarda Nęcki z niedawnego artykułu ogłoszonego na portalu onet.pl. Oczywiście nie są to jego słowa. On przytacza słowa wielu, którzy tak sądzą. Mianowicie to, co on właśnie przytoczył, wielu sądzi na temat psychologii, to, że psychologia jest pseudonauką polegającą na głoszeniu tego, co wszyscy doskonale wiedzą, ale językiem, którego nikt nie rozumie. I często właśnie coś takiego powoduje, że słuchacze próbujący poznać pewne zjawiska, które są na pograniczu nauki, prawda, tej poznanej czy też poznawanej, a nie wiadomo, czy to jeszcze w ogóle jest nauka, no odrzucają to, że to w zasadzie nie jest w ogóle ani podejście naukowe, ani dziedzina nauki. Kolejna rzecz, kolejny przykład to teoria ewolucji. Oczywiście nikt w tej chwili nie podważa, że ewolucjonizm jest dziedziną naukową, że procesy, które są tam opisywane, badane, odkrywane, są jak najbardziej procesami występującymi w świecie organicznym. Ale zwróćmy uwagę na jedną ciekawą rzecz. Teoria ewolucji, ewolucjonizm opiera się na podstawowej definicji, na podstawowej pewnym pojęciu, które do końca nie jest zdefiniowane. Chodzi o pojęcie gatunku. Gatunek, samo pojęcie gatunku, sama definicja gatunku też ewoluowała. I do tej pory ona nie występuje w postaci takiej, w jakiej można by było ją uznać za jednoznaczną definicję. Na początku twierdzono, że do jednego gatunku należą dwa osobniki, które wydają podobne do siebie potomstwo. No, ale się pojawił problem osła i konia, którego potomstwem jest muł, prawda? W miarę podobny, niemniej jednak osioł i koń to są dwa różne gatunki. No dobrze, na szczęście muł był bezpłodny, w związku z tym dodano do definicji, że to potomstwo musi być płodne. No, to też dobrze, ale to też nie wyjaśniało wszystkiego do końca, bo na przykład w jaki sposób bezpośrednio można określić, czy
Osobnik z gatunku człowieka, homo sapiens, płci męskiej, należy do tego samego gatunku, co drugi osobnik homo sapiens płci męskiej. Przecież oni na pewno nie wydadzą płodnego potomstwa, prawda? Inna sprawa, tasiemiec. Czy tasiemiec uzbrojony, czy też nieuzbrojony, czy dwa takie osobniki, to jest jeden gatunek, czy nie? Przecież one nigdy w życiu nie będą miały szansy się skrzyżować. U tasiemców występuje hermafrodytyzm, obojnaczość, która umożliwia w ogóle im wydawanie potomstwa. One same ze sobą to robią, ponieważ jak wiadomo, tasiemce dwa nie mogą się spotkać. No więc powstała nowa definicja gatunku, mianowicie na poziomie już molekularnym, to znaczy na poziomie podobieństwa genomowego i możliwości transferu podstawowych jednostek, jakimi są geny. A więc do jednego gatunku mogą należeć takie dwa osobniki, między którymi następuje swobodny przepływ genów. I taka definicja w zasadzie trwa do dnia dzisiejszego z niewielkimi modyfikacjami, tylko że znowu ona nie jest kompletna i ona nie jest spójna, ona nie jest końcową definicją, jaką można uznać. Dlaczego? Bo dajmy na to, pojawił się wirus HIV, prawda, który atakuje nasz ludzki organizm. Na pewno przepływ genów jest zdecydowanie swobodniejszy między tym wirusem a człowiekiem niż między dwoma osobnikami gatunku ludzkiego. Zdecydowanie większy. Czy to znaczy, że wirus HIV i człowiek to jest jeden gatunek? No oczywiście, że nie. A więc jak widać tutaj jest ogromny problem. Niemniej jednak autorytatywnie stwierdzono, że ewolucjonizm jest nauką. Prawda? Dlaczego więc niektóre z innych nauk, które nie też także posiadają pewne dziury, pewne luki, prawda, w podstawowych definicjach, są bardzo ostro atakowane przez naukowe autorytety i traktowane, że nie są takimi właśnie naukowymi również dziedzinami.